odcinku. Zostałam okradziona! Zginęła mi duża suma pieniędzy, którą zbierałam latami! No mama, no bo ja napisałam list do Mikołaja. Mam twoją kopertę z oszczędnościami z komunii. Nic nie ma. Jak to nic nie ma? A nie mam super pomysł na biznes. Chodź usiądź. Halo? Cześć, Emelka. Hej, Zosia. Bo tak dzwonię, bo chciałam się zapytać, ty w ogóle masz jakiś pomysł, co chcesz dostać na prezent po choinkę? Tak, od dawna chcę dostać nowy iPhone. Bo wiesz, mój jest już stary. No to chyba będzie trudno. No wiem, wcześniej to było łatwiej. No mama, no bo ja napisałam list do Mikołaja z prezentami, które bym chciała dostać. Czy przekażesz mu? Oczywiście, że przekażę. A mogę zobaczyć, bo jeśli są tam jakieś błędy ortograficzne, to może nie zostać przyjęty, co? Zobaczę, czy tam nie ma żadnych błędów. Tak. No, w porządku. Myślę, że jak byłaś grzeczna, no to możesz czekać na Mikołaja. Pewnie uda się mu te prezenty zorganizować. No, pięknie. No dobrze. Byłam, hula! I potem pod choinką było dokładnie to, co się napisało w liście. A 2 lata temu, gdy dałam mamie list, No zobaczmy, co tam napisałaś. iPhone? Konsola? Smartwatch? Myślisz, że Mikołaj jest taki bogaty? No nie wiem. No nic. No i co? Dostałaś to, co napisałaś w liście? Nie, nic nie dostałam. No znaczy dostałam. Kilka par skarpet i 4 książki. No. A w ogóle, jak ty chcesz zarobić na tego iPhone'a? A, no tak, już pamiętam. Przecież ty chciałaś być opiekunką dla dzieci. Mówiłaś, że twoja siostra strasznie dużo zarabia. Przeszkadzasz. Chwila, coś mi się nie zgadza. O, to bardzo był głupi pomysł. A poza tym podejrzewam, że moja siostra tak naprawdę nie tak dużo na tym zarabia. No to jaki masz pomysł, żeby zarobić? Miałam taki bardzo fajny pomysł na biznes. A nie mam super pomysł na biznes. Chodź usiądź. Bo ja mam taki super pomysł. Bo jest taka makina do balonów i ja tam mogę wsadzać różne rzeczy, wiesz, broka, tam jakieś mniejsze i tak dalej. Więc będę korzystała z tej maszyny i będę to sprzedawała online. No dobra, ale do czego ci ja w tym całym biznesie? Będziesz inwestorem, czyli pomożesz mi w zakupie tej maszyny. Poczekaj, zanim coś powiesz, daj mi telefon, to ci pokażę, jak to wygląda. No dobra. Ale co ja mam niby zrobić? Pojechać do sklepu, kupić ci to? Nie, wystarczy, że po prostu mi pożyczysz pieniądze, a ja pojadę do marketu Sergrosz razem z mamą i to kupimy. No tak, ale co ja niby z tego będę miała? Pożyczę ci pieniądze? Kiedy ty mi niby to oddasz? Będziesz miała 20% z sprzedaży. 20 chyba sobie żartujesz, 40. 30. Może się zgadzam na takie warunki, ale jest jeszcze jeden. Jeśli ci ten cały biznes nie wyjdzie i się nie rozwinie, to oddajesz mi 2 razy tyle, ile ci pożyczyłam na tą maszynę. Jestem pewna, że mi to wyjdzie. Dawaj pieniądze.
Przestań. W ogóle na tym nie zarabiam. Jak to? Co, nie było klientów? Są, walili oknami, ale tak mi się spodobały te balony, że nie chciałam ich sprzedawać. Chciałam, żeby było moje. To słabo. No, słabo. A najgorsze jest to, że muszę oddać 2 razy więcej, niż pożyczyłam od Hani na tą maszynę do robienia tych balonów. No i co teraz zrobisz? No ja na początku poszukałam wszystkich pieniędzy, no bo wiesz, przypomniało mi się, że dużo dostałam na komunię i zobaczyłam, wiesz, ile muszę zapłacić za tego iPhone'a. Kieszonkowe. Urodziny. Co to jest? O, komunia. Tu jest dużo pieniędzy. I co? Ile ci wyszło? No, 21 dolar. A właśnie było 10 złotych i to 10 złotych było w kopercie z komunii. Zostałam okradziona. Wiedziałam, że ktoś mnie wtedy okradł, a pierwszą osobą podejrzaną była Hania. Więc dlatego przeszukałam jej pokój. I wyobraź sobie, że nic w Hani pokoju nie znalazłam. Moim zdaniem ona nie zarabia na bycie opiekunką żadnych pieniędzy, tylko po prostu bierze z tej pracy cukierki. Więc dlatego kolejnym podejrzanym był Kacper. Ale w szufladach Kacperka też nic nie znalazłam. Więc pobiegłam do mamy i zrobiłam jej awanturę. Mamo, w tym domu szerzy się złodziejstwo! Okradają uczciwych ludzi! No co ty mówisz? Zginęła mi duża suma pieniędzy, którą zbierałam latami! Dlaczego ty, mamo, nie panujesz nad tym domem? Po tej awanturze poszłam do swojego pokoju i usiadłam na sofie. I przypomniało mi się, że przecież te wszystkie pieniądze oddałam mamie. Więc poszłam na dół do mamy i poprosiłam, czy możemy otworzyć tą kopertę. Mamo, bo ja bym chciała odebrać swoje pieniądze z komunii, które dałam u ciebie na przechowanie. Tak, rzeczywiście dałaś mi, ale wiesz co, tam chyba niewiele zostało. Teraz to ja się śpieszę, jak wrócę, to o tym porozmawiamy. Dobrze? Teraz nie mogę potem. Dobrze. Jak to niewiele zostało? Chyba mamy się coś pomyliło. Tam jest dużo jeszcze pieniędzy. I co? No, akurat mama wychodziła, więc teraz właśnie na nią czekam, żeby wróciła i wtedy otworzymy tą kopertę. Czekaj, to ja już muszę kończyć, bo chyba idzie mama. To pa. Pa. O, jesteś Amelko, chodź siadaj. Mam twoją kopertę z oszczędnościami z komunii. No i zobaczmy. No, nic nie ma. Jak to nic nie ma? No nie wiem, zaraz są moje notatki, to zaraz zobaczymy. Dostałaś 2200, to dużo pieniędzy. 21 września wzięłaś ode mnie 300, powiedziałaś, że coś potrzebujesz ważnego. 28 września wzięłaś 200. 6 października 100 i 27 października, no tutaj trzeba było kupić laptop za 2700. To razy wychodzi 3300, czyli jesteś mi winna 1000 zł. Kiedy mi oddasz? Możesz mi oddać
po 18, jak uzbierasz. Co? No, no ale no, sama widzisz, tak wynika z, tak to wynika z tych notatek. No chyba się zgodzisz ze mną. Winna mi jesteś 1000 zł. Dołożyłam.